Kolian w kwietniu podpisał zakup znanej i cenionej marki na rynku brytyjskim, Elizabeth Shaw, która ma bardzo długą tradycję, gdyż już od 1881 roku. Jest to kontynuacja naszej zapowiedzianej strategii już wcześniej, że chcemy rozwijać najbardziej nasze popularne marki na rynku krajowym, jak i również na rynkach zagranicznych. Na rynkach zagranicznych chcemy się rozwijać przez akwizycje i przez promowanie naszych produktów. Ta strategia będzie kontynuowana, będziemy dalej poszukiwać również na innych rynkach. W tej chwili integrujemy się wspólnie z naszym nowym nabytkiem i przygotowujemy strategię działania na najbliższe lata. Rynek Wielkiej Brytanii jest to ogromny rynek, gdyż to jest 48 miliardów sprzedaży detalicznej, kilkakrotnie większy niż rynek polski. Dla nas najważniejszym segmentem, żeby kontynuować już tą strategię, którą ma Elizabeth Shaw, jest portfel wyrobów czekoladowych. Mamy fantastyczne portfolio w Solidarności i te produkty będą w niedługim czasie również na rynku brytyjskim. Jak Państwu doskonale wiadomo, że zakup firmy to nie jest wyjście do sklepu spożywczego i kupienie czegoś z półki. Często nad takimi transakcjami pracuje się kilka lat i nic z tego nie wychodzi, a zdarzają się sytuacje, że są bardzo szybkie akwizycje. Nad tą ostatnią transakcją pracowaliśmy rok.